Cześć, Tomek Kutera, poligamia.pl. Tak się składa, że wczoraj miałem okazję grać w L.A. Noire, czyli grę, która premierę ma 20 maja. I tak mi się ta gra spodobała, że mam ochotę o niej mówić i mówić i mówić, i dlatego tutaj jestem dzisiaj. Czym jest L.A. Noire? L.A. Noire to jest klon GTA, w którym tak jak tam mamy otwarty świat, konkretnie dosyć wiernie odwzorowane Los Angeles 1947 roku. Po tym mieście, po tym świecie możemy poruszać się samochodem, tudzież pieszo, tam jest sporo sekretów do znalezienia. Ale oprócz tego ten klon GTA zmiksowany jest z grą przygodową. Główny bohater jest policjantem, właściwie detektywem w LAPD i rozwiązuje kolejne kryminalne zagadki. Oczywiście rozwiązuje je gracz. No i właśnie te zagadki są najważniejsze, ponieważ L.A. Noire tak naprawdę gdzieś w głębi jest grą przygodową, tylko taką dostosowaną do współczesnych realiów. Każdą sprawę rozwiązuje się w ten sposób, że najpierw dojeżdża się na miejsce przestępstwa, tam trzeba zbierać dowody, potem są jeszcze przesłuchania, gdzie dzięki technologii, która prezentuje naprawdę realistyczną mimikę twarzy postaci, dzięki tej technologii trzeba odgadywać, czy postaci kłamią, czy też mówią prawdę. No i to naprawdę robi wrażenie i sprawia straszną frajdę, ponieważ gra nie traktuje graczy jak idiotów i nie podpowiada im cały czas, że tutaj to miałeś taką wskazówkę i to ci na pewno mówi, że ten koleś to kłamie. Nie, tu się trzeba samemu domyślać, samemu trzeba sobie ustawiać w głowie to, jak to wydarzenie, do którego się próbuje dojść, tak naprawdę wyglądało. Jest to strasznie fajne, straszną frajdę sprawia to, że się czuje, jakby się było właśnie tym detektywem i to jest w tej grze najfajniejsze. Jakby tego było mało, cała gra osadzona jest w świetnych realiach. To znaczy, jak sama nazwa wskazuje, osadzona jest w klimacie noir, czyli dzieje się właśnie w tym Los Angeles. Mamy filcowe kapelusze, tweedowe marynarki, taki powolny, specyficzny jazz. Świat jest taki brudny, brutalny i to wszystko wygląda jak żywcem wyjęte z kryminału Chandlera. No jest super, jeśli ktoś lubi noir, a ja naprawdę uwielbiam, to na pewno będzie zachwycony. Rockstar, czyli producent i wydawca L.A. Noire, rok temu wydał także Red Dead Redemption, które przez wielu dziennikarzy zostało uznane za najlepszą grę właśnie minionego roku. Wygląda na to, że L.A. Noire jest kandydatem do gry roku tego, 2011, i że Rockstar znowu może trafić w dziesiątkę. Ale ja grałem w grę tylko 2 godziny, więc ciężko mi teraz wydawać jakieś ostateczne wyroki. Trzeba poczekać do premiery, ta już 20 maja. Dzięki.